Do wieczoru. Minęła godzina 19. Zapraszam serdecznie na webinar z firmy Skyward Community dotyczący transportu strunowego. Tematem dzisiejszego naszego spotkania w dniu 10 listopada będzie temat technologii, możliwości rozwoju, inwestowania i, drodzy Państwo, sprawy bieżące. Ja się nazywam Janusz Tomczak, tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku. Kilka słów o sobie. Rok 1990-2022. Własna działalność gospodarcza, rok 2002-2007. Ukończone studia wyższe z kierunku marketing, specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast w roku 2016 przystąpiłem do naszej firmy Skyward Community, która się zajmuje pozyskiwaniem funduszy na udoskonalanie i wprowadzanie technologii transportu strunowego. Natomiast rok 2018 i 2019 jest takim rokiem szczególnym, ponieważ w tym roku ukończyłem szkolenie dla ambasadorów SWC razem z 8 pozostałymi uczestnikami naszego szkolenia z Polski. W ogóle w tym szkoleniu udział wzięło 104 partnerów z 18 krajów. Szkolenie to zakończyło się w maju 2019 roku w Dubaju, a o tym za chwilę, dlaczego Dubaj, bo to są Emiraty Arabskie i miejsce, które jest w tej chwili bardzo szczególne dla naszej firmy. Drodzy Państwo, na załączonym obrazku widzicie Anatolia Junickiego. To jest szef naszej firmy, założyciel grupy UST, generalny projektor Junicki Strinche Technologies INC. Pan Junicki wyraża takie stwierdzenie, że UST to jest technologia optymalna, efektywna i bezpieczna. Pan Junicki jest przede wszystkim naukowcem, wynalazcą. Jak on podkreśla, ja jestem głównie inżynierem, autorem ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą także transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Kierownik dwóch projektów ONZ, rok 1998 oraz 2002, oraz członek Federacji Kosmonautyki ZSRR, ponieważ pan Junicki ukończył studia z technologii budowy rakiet kosmicznych i swoją karierę zaczynał na Bajkonurze. To jest taki odpowiednik NASA w ówczesnym Związku Radzieckim, a dzisiejszej Rosji. UST to są nowy brand, drodzy Państwo, który obowiązuje od grudnia ubiegłego roku. Już niebawem będziemy mieli rocznicę tego, tym brandem. Ten branding jest po to zmieniony, abyśmy kojarzyli sobie transport strunowy i technologie transportowe, infrastrukturalne od nazwiska Junicki, czyli pierwsza litera naszego założyciela i wynalazcy. Filozofia UST to przede wszystkim transport ma być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Transport UST, pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości i zapewnieniem ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi. Nasze moce, my jesteśmy grupą spółek posiadających własne firmy, obejmujące cały zakres działalności na rzecz wdrożenia innowacyjnych technologii UST, takich m.in. jak w pełni wyposażona i zaawansowana spółka inżynieryjska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, 2 centra badań certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań. UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynierska dzisiaj to wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy Anatolia Nilickiego, stanowiącego integralny i zaawansowany technologicznie system transportu, składający się z automatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. A to wszystko będę w dalszej części wyjaśniał.
Kompleks przemysłowy, nasze własne zakłady, mamy ich w tej chwili trzy. I jak mówiłem, dwa ośrodki do testowania potrafią przyjąć cały cykl produkcji pojazdów UST, które realizuje specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. Wszystkie nasze pojazdy są testowane zarówno na terenie naszych dwóch ośrodków testowania, to jest w Balinachorce na Białorusi, drodzy Państwo, i w Centrum Innowacyjnym w Szardży w Emiratach Arabskich, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Drodzy Państwo, tu dwa słowa wyjaśnienia. Każdy projekt, który będzie przez nas przyjęty do realizacji, tak zwany projekt komercyjny, my będziemy mieć w nim około 20% udziału za każdym razem. Będzie to służyło między innymi do tego, żeby były środki później na obsługę tej naszej technologii, na rozwój, a także na, drodzy Państwo, na szkolenia i wypłatę dywidendy dla udziałowców, bo my będziemy mieć wypłacane dywidendy od naszych udziałów. Testowanie i certyfikacja. Transport strunowy ma dwa centra testowe i certyfikacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Emiracie Szarcza i w Europie, tak jak mówiłem wcześniej, w Marinachorce, to jest około 70 km na południowy wschód od Mińska, stolicy Białorusi. Szardża jest również 70 km na południe od Dubaju. Dalej, UST, w jego skład tych infrastruktury transportowej UST wchodzą iPody, nawierzchnia strunowa Strigrine, podpory kotwiące, podpory pośrednie i stacja obsługi i stacja pasażerska. My jako UST posiadamy wszelkie niezbędne zasoby do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie i pozwala nam na to nasze biura projektowe, a także to, w jakim jesteśmy etapie w tej chwili rozwoju firmy. Tak jak widzicie tutaj Państwo na slajdzie, filozofia naszego transportu to jest przede wszystkim to, że pojazdy poruszają się po specjalnej eskapadzie, tak jak tutaj widzicie, strunowej, na drugim poziomie. I to przede wszystkim ma służyć jako rozładowanie korków ulicznych, między innymi, i poprawę przede wszystkim bezpieczeństwa. UST to jest takie unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane o technologii UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalających na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. I on przeznaczony jest przede wszystkim do ruchu miejskiego, międzymiastowego i ruchu pasażerskiego, jak również ruchu towarowego. Jest harmonijnie zintegrowany zarówno z nową infrastrukturą, jak już istniejącą. Jest przede wszystkim przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią i uzupełnione siecią wieżowców, czyli to chodzi o ten element tutaj, drodzy Państwo. Transport towarowy jest uzupełnieniem transportu pasażerskiego. Macie tutaj Państwo na slajdzie załączone modele naszych transportów, to jest między innymi ten taśmociąg Unitrans U400, Unikont do przewozu kontenerów, U4901. To jest pojazd, który, jak my zaczęliśmy współpracę jako Skyward Community z transportem strunowym, to jeszcze go nie było w ogóle w zamyśle. To jest projekt, który powstał na życzenie naszych arabskich inwestorów. Unitrak, pojazd do przewozu materiałów płynnych i niebezpiecznych, i Unitrak do przewozu materiałów sypkich i uroków z kopalni Krustu na przykład. Mamy 7 rodzajów pojazdów, drodzy Państwo, pasażerskich, od najmniejszego Unividu U4651. Ja miałem okazję go widzieć w Marinachorce podczas takiej imprezy, która się nazywa Eco Festival. Ostatnio organizowana była w roku 2019.
Ekofestiwal jest organizowany również w latach 2000, 2021 i 2022. Będą to już przekazy. Może był otwarty w 2022, zobaczymy, ale ze względu na poprzednio występującą epidemię COVID-u była to impreza zamknięta, bo wcześniej były to imprezy masowe. Do najszybszego pojazdu Uflash U4362, natomiast pojazdy typu Unibus U4210 i Unibus U4220 są to pojazdy, które są zarówno pojazdami indywidualnymi, jak można je rozbudowywać do tak zwanych pojazdów hybrydowych. Kilka słów o każdym z tych pojazdów, ponieważ mówimy o technologii, to też żebyście Państwo mieli wiedzę i świadomość, jak te pojazdy wyglądają i jakie one mają takie podstawowe parametry techniczne. Uniwid to jest lekki podwieszany pojazd elektryczny o małej pojemności, on jest do przewozu dwóch pasażerów i on może być również, drodzy Państwo, w takiej konfiguracji pojedynczej, jak również sprężonej, czyli kolejny pojazd i tak dalej. I w tej pojedynczej konfiguracji on może przewieźć do 720 pasażerów na godzinę w obie strony, natomiast jeżeli go sprężymy nawet do 7 takich pojazdów, to jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 3,5 tysiąca pasażerów na godzinę w obie strony. A ciekawostką i taką bardzo ważną informacją dla Państwa jest to, że te pojazdy poruszają się z prędkością do 150 km na godzinę w terenach zabudowanych i miejskich, więc jest to naprawdę ogromne osiągnięcie. Unibike to jest kolejny lekki pojazd. On był wystawiany na targach Unitrans w 2016 roku. Drodzy Państwo, na takich targach w Berlinie 2016, to tak będzie. O. To są takie targi branżowe, gdzie są pokazywane takie pojazdy do kolejnictwa, budownictwa, drogownictwa i tam oczywiście zrobił ogromną karierę. On ma taką jeszcze dodatkową funkcję sportowo-rozrywkową, tak zwany rowerek treningowy, że w czasie jazdy można sobie po prostu kręcić tam tym na tym rowerku i dodatkowo możecie Państwo w ten sposób nabijać sobie energię, czy zmniejszać koszty biletowe, albo po prostu robić to ze względów takich typowo rekreacyjnych i ćwiczeń fizycznych. Porusza się również z prędkością do 150 km na godzinę w konfiguracji pojedynczej dla dwóch pasażerów. Może przejść od 720 nawet do 1400 pasażerów w obie strony na godzinę. Natomiast również ma możliwość sprężenia, czyli kolejny pojazd, można ich tam dołączyć nawet 7. I wtedy możliwości przewozowe wzrastają nawet do 6300 pasażerów na godzinę w obie strony. Pojazd Unibus, drodzy Państwo, miałem nim okazję jechać w roku 2017, wróć 18 i 19 w Marina Horce, zarówno po konstrukcji takiej półsztywnej, jak i po kratownicy. On jest w takiej konfiguracji pojedynczej nawet do 14 pasażerów. On ma tam wbudowany taki, drodzy Państwo, ten cały system taki audio informacyjny, bardzo to fajnie w środku wygląda. Do tego ma jeszcze specjalne fotele przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Może być w konfiguracji pojedynczej i przewozić od 10 do 80 pasażerów, natomiast i te jego osi przewozowe są nawet do 12 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony, natomiast jeżeli go weźmiemy, sprężymy, czyli kolejny taki element, jak pokazywałem Państwu wcześniej, to do 3 do 7 maksymalnie, to jego możliwości przewozowe nawet wzrastają do 5 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony i pojazd, który również może się poruszać w mieście z prędkością do 150 km na godzinę. Bardzo ciekawy pojazd, on ma zastąpić tak zwane albo będzie uzupełnieniem do tych pojazdów typu takich hybrydowych, takich autobusów tych wieloprzegubowych czy tramwaji. Widzicie Państwo, ma taką dosyć ciekawą konstrukcję nowoczesną. To jest też jeden z naszych nowszych produktów. On może być w konfiguracji pojedynczej, gdzie będzie przewoził 6 pasażerów, a natomiast jeżeli go się da sprężyć, to jest nawet do kolejne 7 pojazdów takie możemy zrobić i wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 7 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Porusza się również z prędkością 150 km na godzinę.
No i najciekawszy pojazd według mnie to jest, proszę Państwa, cudo techniczne. Ja miałem okazję w nim siedzieć, widzieć go, dotknąć, powąchać, jak to się mówi kolokwialnie. Uniflaż U4-210, drodzy Państwo, to jest Uniflaż U4-362, przepraszam. To jest pojazd, który jest no, w tej chwili naszym największym takim osiągnięciem technicznym z tego względu, że on uzyskał najniższe parametry, jeżeli chodzi o współczynnik oporu powietrza, bo one są na poziomie 0,06. Takie pojazdy typu bolid z formuły pierwszej, no to w najlepszym wypadku mają ten współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,2. Czym to się różni i jak to wygląda w stosunku do konkurencji? No, drodzy Państwo, im większy opór powietrza, tym większe zużycie paliwa. Nasz pojazd przy prędkości 500 km na godzinę zużywa po prostu szklankę paliwa na 100 km na jednego pasażera. To widzicie, że to są ilości prost mikroskopijne. Porusza się z prędkością do 600 km na godzinę. To już będą pojazdy międzymiastowe, międzykontynentalne, których za zadaniem będzie konkurencja z ruchem samolotowym albo powietrznym. Może przewozić 6 pasażerów, może przewozić 46 i jego możliwości przewozowe są nawet do 50 tysięcy pasażerów w obie strony na godzinę. Wszystko oczywiście musicie Państwo mieć tutaj świadomość, że mówimy o wybudowanej już infrastrukturze, jak to będzie wszystko gotowe. I Unitrak jest to pojazd towarowy, on jest na bazie Unibusu zrobiony, drodzy Państwo. On pozwala na przewóz materiałów płynnych, zamkniętych, jakichś typu paczki, ale jak również niebezpiecznych, jakichś tam ropy, paliw płynnych, ale również materiałów takich rozszczepialnych. I zaletą tego pojazdu jest to, że on może się poruszać z prędkością nawet do 150 km do godziny, może przewieźć nawet 100 milionów ton tych ładunków rocznie. Wszystkie te nasze pojazdy cechują się tym, że one są pojazdami samobieżnymi, czyli one mają własny napęd. I teraz, proszę Państwa, przy wybudowanej takiej infrastrukturze, taki pojazd z towarem może jechać nawet na odległość do 10 tysięcy kilometrów. I to, o czym mówiłem wcześniej, Unikąd, no to jest takie nasze najmłodsze dziecko, jeżeli chodzi o pojazdy towarowe, ale też w nim widzimy bardzo duży potencjał, jeżeli będzie chodziło o transport ten towarowy. Ponieważ jego prędkość przewozowa to jest do 120 km na godzinę, może przewieźć 5 milionów ton ładunków rocznie. One te pojazdy mogą pracować 24 godziny na dobę. To są równie samobieżne. I drodzy Państwo, to jest ogromna alternatywa dla tego ruchu, który się porusza tymi tak zwanymi tirami. Ale jak była sytuacja w tamtym roku, co był zapchany ten kanał Suezki, to pan Junicki, naszymi inżynierami znaleźli rozwiązanie, że w przeciągu tam kilku tygodni dali ofertę, że my możemy wybudować taki ruch tych naszych kontenerów, który będzie po prostu wzdłuż kanału Suezkiego. I będzie alternatywą dla niego, więc będzie to ogromna alternatywa do przewozu towarowego. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, taka ciekawostka, kanał Suezki jest naprawdę fantastycznym rozwiązaniem inżynieryjskim, tylko ma tą wadę, że 12 godzin statki płyną w jedną stronę i 12 godzin w drugą. Nie ma tak, że one się tam mijają. Więc to też jest czas, gdzie one stoją na tak zwanej kotwicy i czekają, żeby przepłynęły. Miałem okazję to widzieć w roku 2000, bodajże 17 albo 16, jak byłem w Egipcie, to akurat przejeżdżałem koło kanału Suezkiego. Pod nim robi to ogromne wrażenie. No, fajna sprawa, ale my mamy lepsze rozwiązanie, nowocześniejsze. I Unitrans to jest system ciągłego taśmociągu towarowego. On jest przeznaczony do takich terenów górniczych, wydobywczych, do załadunku i rozładunku tych materiałów sypkich i urobkowych. No, jedzie z prędkością do 36 km na godzinę, do 100 milionów ton może przewieźć. Miałem okazję widzieć testowanie tego taśmociągu. Proszę Państwa, w Marina Horce jest tam taki tor, gdzie pokażę Wam na następnych fotografiach.
gdzie łącznie ze ślimakiem, załadunkiem jest to testowane i pokazywane dla naszych inwestorów, do certyfikacji, a także wszystkich odwiedzających nasz ośrodek Marina Horce. I kolejne rozwiązanie rewelacyjne, drodzy Państwo, to jest system portowy. No, co jest jeden z tych elementów, który, jak to mówią, dla mnie, może tak, ja powiem to moje odczucia, tak, że ja jak zobaczyłem pierwszy raz transport strunowy, to jak mówię, naprawdę byłem no, zszokowany. Ale jak mi później pokazał Mariusz Duszmański jeszcze ten system portowy, to po prostu wiecie Państwo, no, już mnie rozłożył na łopatki. Ja się zakochałem w transporcie strunowym po prostu w sekundzie. To jest system, który pozwala bez budowania doków, drodzy Państwo, portu, wyjść z takimi platformami na odległość 5 od 5 do nawet 25 km w głąb mórz i oceanów i poprowadzić na tych platformach nasz transport strunowy, który jest bezobsługowy zarówno dla masowców, kontenerowców, jak i semi materiały sypki. No, rozwiązanie bardzo tanie, bardzo takie usprawniające życie, bo taki Państwu przykład pokażę. To jest półwysep i to są Indie. I tam są dwa porty. Jeden po tej stronie i drugi po tej. Że tak, tu jadą transporty, tu jadą transporty, tu i tu. I to są wszystkie. Teraz nasi partnerzy, na przykład, którzy są z tamtego regionu, no to jak się dowiedzieli, że mogą mieć po prostu takich elementów, drodzy Państwo, w koło kilka. Czy kilkanaście, to zobaczcie, jak to usprawniłoby całą logistykę i usprawniło ruch ten towarowy, jednocześnie jakby to obniżyło koszty. No, rewelacyjne rozwiązanie. Tu jest dalsze zdjęcie wykorzystania. Widzicie, to jest zapraszam do naszych biur osobistych. Tam jest pięknie pokazany taki film komputerowy, jak to może wyglądać w rzeczywistości. W przyszłości. No i miasta linearne, które są współistniejącym produktem do naszego transportu strunowego, ponieważ transport strunowy będzie łączył te miasta linearne. I cóż to takiego są te miasta linearne? To są osiedla typu miejskiego, klasztorowego, harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę. Miasta linearne można budować w górach, na terenach pustynnych, zalewowych. W tym również o trudnej rzeźbie terenu, a także w szelfie kontynentalnym. Drodzy Państwo, tu widzicie połączenie transportu strunowego i tych naszych państw, miast, tak zwanych, jak to kiedyś mówiło się, polis. A my między innymi poprzez miasta linearne weszliśmy do tych krajów arabskich, bo jeden z naszych biur projektowych, który mamy ponad 80, zajmuje się produkcją humusu, to jest tej ziemi urodzajnej, która będzie wykorzystywana właśnie w tych miastach linearnych, a my mamy tam przekazać tą technologię na zalesienie i zazielenie terenów pustynnych w tych krajach arabskich. Widzicie Państwo, ile to pracy przed nami, jakie to jest gigantyczne zadanie. A teraz idziemy do podstawy. Struna, bo mówimy tutaj o technologii transportu strunowego, bez względu na wykorzystaną konfigurację i model wykorzystania tej struny, zawsze będzie zbudowana w taki sposób. Czyli stalowa obudowa, wewnątrz struny stalowe, tutaj te napięte i naciągnięte, zespawane jako jeden monolit. I w specjalnym betonie, który ma za zadanie przede wszystkim ochronę tych strun, jak również wyciszenie pracy jazdy tych pojazdów. I ten beton ma takie właściwości, drodzy Państwo, że on pracuje w bardzo ekstremalnych temperaturach, bo od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Więc jest to spowodowane tym, że ta wytrzymałość tych naprężeń i tych obciążeń jest też po to, bo my dajemy gwarancję, że nasze linie będą pracowały przez 100 lat. Widzicie Państwo, że jest nad czym się głowić i nad czym pracować. I stalowa nakładka, gładka, po której toczą się stalowe koła naszych pojazdów i która jest też elementem łączącym napęd, czyli energię. Tu mamy różne rodzaje szyn, ale widzicie Państwo, bez względu, czy to będzie kratownica,
czy eskapadę, jak my to nazywamy, czy to będzie półsztywna. Wszędzie jest podobny element. Stalowa nakładka, zamknięty korpus, stalowy wewnątrz, pręty i beton. Ta nasza eskapada, albo inaczej kratownica, drodzy Państwo, to jest taka nawierzchnia torowa, po której zarówno pojazdy jeżdżą na górnym i dolnym poziomie. Ona jest dla pojazdów towarowych i pasażerskich, jak również tego transportu przede wszystkim powyżej 500 km na godzinę. Dodatkową zaletą jej również jest to, że wewnątrz tej konstrukcji można jeszcze poprowadzić te media, tak zwane, czyli tam internet, wodę, prąd, gaz, bo jest to dużo tańsze, jak po prostu zachowywać to w gruntach. Natomiast konstrukcja usztywna, ja miałem okazję jechać właśnie po tej konstrukcji tym unibusem U204. I to, proszę Państwa, jest na przykład, można ją wykorzystać tak jak w konstrukcji na przykład mostu takiego podwieszonego. To też jest konstrukcja strunowa, podwieszona, ale zupełnie innych, z innymi parametrami, bo my przy wykorzystanej i przy wybudowanej infrastrukturze możemy przewieźć tych pasażerów nawet 50 tysięcy na godzinę, drodzy Państwo, w obie strony, więc jest to dużo tańsze rozwiązanie. I które można budować w bardziej takich niedostępnych terenach, jak również w tych aglomeracjach już istniejących. Natomiast jeżeli chodzi o konstrukcję taką elastyczną, to jest przeznaczone bardziej do tego transportu lekkiego. I drodzy Państwo, niezależnie czy tutaj, to my mamy możliwość połączenia tych naszych pojazdów, żeby one przechodziły z jednego elementu na drugi. Bo to te elementy są kompatybilne do transportu, ale oczywiście tu mówimy nie o wszystkich modelach pojazdu, bo wiadomo, że po takiej konstrukcji nie pojedzie się transportem towarowym, tak? Tylko możemy tutaj tymi lekkimi pojazdami przechodzić na przykład na tej i tutaj. Na pytanie będę pani Marto odpowiadał na samym końcu, także chwileczkę cierpliwości. Jest taki system IPM, Automat Power Mover, Automat People Mover. Jest to system, który, drodzy Państwo, pozwala na bezpieczną odległość albo czas poruszania się między pojazdami. Więc w przypadku tych naszych pojazdów, tutaj jak widzicie ten taki unibus 25-miejscowy, to jest ten pojazd, to jego bezpieczny czas albo bezpieczna droga albo odstęp między pojazdami to jest albo 2 sekundy, albo 50 metrów. I to jest też uzależnione od tego, że jeżeli ten system będzie zintegrowany, to zobaczycie Państwo te wszystkie systemy do przewozu, do ochrony, do bezpieczeństwa, to w zależności, jeżeli to będzie sterowane w tych naszych głównych siedzibach, drodzy Państwo, no to jeżeli powiedzmy w godzinach szczytu będzie potrzeba tych pojazdów, powiedzmy tam, z częstotliwością co 2 sekundy albo co 50 metrów, żeby one podjeżdżały, to one tak będą kierowane. Natomiast jeżeli będzie to powiedzmy czas taki przedpołudniowy albo gdzie jeszcze się tam powiedzmy pracuje, no to po prostu ta intensywność tych pojazdów może być mniejsza z tego względu, że to są też wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem i ekonomiką. No i teraz budowa układu napędowego, to dosłownie 2-3 zdania. Widzicie tu Państwo koło napędowe, które ma jednocześnie wbudowany system jak i hamowania i taki system przeciw wykolejeniu się. My to mamy, drodzy Państwo, w tej chwili certyfikowane, dostaliśmy na to ISO w marcu tego roku, także ten system już przeszedł wszelkie te najważniejsze sprawy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast chciałem tutaj zwrócić Państwu uwagę jeszcze na jedną rzecz, na baterię, bo to jest dosyć ważny element. Ja tu kilka razy to mówiłem, ale będę podkreślał to za każdym razem. W samochodach o napędzie elektrycznym, takim sercem napędowym oczywiście jest bateria. I w tych samochodach takich najwyższej klasy elektrycznej w tej chwili produkowanych, to żywotność takiej baterii, czyli cykl rozładowania i naładowania, to jest około 1000 razy. Natomiast naszym inżynierom i panu Jińskiemu udało się zbudować taką baterię, która wytrzyma cykl 5000 rozładowań i naładowań. To jest
500 razy, 500% lepsza skuteczność, jak my mamy w tej chwili w samochodach osobowych. Ale pan Niński podkreślił tutaj jedną rzecz, że my nie będziemy tej technologii sprzedawali do pojazdów samochodowych. Więc to jest też między innymi bardzo dobra informacja dla wszystkich naszych inwestorów, że jest chroniona nasza inwestycja i nie będzie rozdawana na drobne. No i system inteligentny, on jest zbudowany, drodzy Państwo, ten sterowanie o tą inteligencję cyfrową, zbiór daty, big daty i blockchain, czyli te wszystkie elementy, które świadczą o najwyższych standardach bezpieczeństwa. Jeden ten system jest do systemu wewnętrznego, drugi z zewnętrznego, trzeci jest do systemu, drodzy Państwo, sterowania wszystkimi urządzeniami w środku, bo to są głównie pojazdy takie też multimedialne. No i one oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o Big Data, o tych neuronowych wszystkich historiach, to drodzy Państwo, ja ufam, że to jest, tak to jest, no bo mi wystarczy tylko informacja, że to te nasze pojazdy są zabezpieczone w technologii blockchainowej, no więc tak jak dzisiaj kryptowaluty, więc jest po prostu, nie ma możliwości w tej chwili ingerencji absolutnie osób trzecich na poziomie tej technologii, co mamy dzisiaj, ale nasi inżynierowie i pan Junicki myślą naprawdę już tam ze 20-30 lat do przodu, także my jesteśmy tu w tej materii bardzo dobrze zabezpieczeni. No i system bezpieczeństwa taki, chodzi tutaj o technogenny charakter, czyli jak nasza technologia, jak nasz system transportowy ingeruje zarówno w ruchy powietrza, ruchy, proszę Państwa, wód powierzchniowych, gruntowych, takie na naturalne siedliska ptaków, czy tam zwierząt migracyjnych, domowych. Między innymi to, że my nie musimy wykorzystywać wielu hektarów ziemi, bo my mamy te podpory na słupach. I nie potrzeba tego asfaltować, betonować, drodzy Państwo, i między innymi przez to tysiące hektarów ziemi będzie, nie będzie wycofanych do użytku tego drogowego, ale będzie przeznaczone do użytku gospodarczego, mam tu na myśli rolnictwo, albo do terenów zielonych, abyśmy wypoczywali i produkowali między innymi tlen, drodzy Państwo. A także mamy bardzo niski wpływ na hałas i wibrację elektroemisyjną. Także to wszystko powoduje, że my mamy bardzo bezpieczny ten system transportowy i to się zaraz Państwu okaże na następnym slajdzie, proszę zobaczyć, że UST został uznany za jeden z najbezpieczniejszych systemów transportu. Jest to między innymi potwierdzone, że mamy taką normę ISO 23094, to są ogólne zasady niezawodności i konstrukcji itd. I co to nam daje, ten nasz najbezpieczniejszy system transportu, a więc wysoka odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne. Ja tu taką ciekawostkę Państwu przekażę, że nawet jak ktoś by rzucił taki granat ręczny, to nasza konstrukcja wytrzymuje i chroni się, ponieważ ona jest wykonana w technologii takiej próżniowej. Usytuowanie konstrukcji torowej nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo ruchu około 100 razy. Dalej, system zabezpieczający wykolejenie, ten co ja Państwu mówiłem opatentowany, mamy znowu bezpieczeństwo o kolejne 10 razy. I to, że my nie mamy skrzyżowań, drodzy Państwo, to nie mamy możliwości ingerencji i niebezpieczeństwa dla ruchu pieszego, jak równo dla zwierząt domowych i dzikich. I tak reasumując, według rosyjskiej Akademii Nauk okazało się, że transport strunowy, technologia strunowa jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu z istniejącymi systemami transportowymi. Mamy tu na myśli transport kolejowy, drogowy, kolej magnetyczną, jak również transport morski i transport powietrzny. Dalej kilka takich danych, drodzy Państwo, ekonomicznych, dotyczących również zanieczyszczenia środowiska i naszego bezpieczeństwa. Pojazdy UST, widzicie określone tutaj tym U. Powiem Państwu przykład teraz eksploatacji. Jeżeli my weźmiemy, że wybudowanie dróg jednego kierującego
transportu stronowego waha się od 4 do 14 milionów dolarów za kilometr bieżący, w zależności od wykorzystanej technologii, bo oczywiście dużo tańsza będzie kolej ta do wykorzystania, ta konstrukcja do tej lekkiej w stosunku na przykład do eskapady, która jest, no, już jest najdroższym naszym elementem, jeżeli chodzi o nasz wierzchnię torową. Weźmy teraz do skrajnego przykładu, czyli weźmiemy sobie tutaj metro. To, proszę Państwa, metro kształtuje się wybudowanie kilometra w granicach od 100 do 120 do 160 milionów za kilometr. Natomiast to, co interesuje inwestorów i ekonomistów, to stopa zwrotu. Więc my przy wybudowanej infrastrukturze możemy taką sieć mieć spłaconą nawet do 7-8 lat, a metro powyżej 40. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, my jesteśmy tutaj pionierami, dlatego, drodzy Państwo, że tak. Pionierami to może jest ze sobą. My należymy do tego działu transportu i tego gałęzi przemysłu, który po prostu ma taką znikomą ingerencję w to środowisko naturalne, ponieważ tak, nie wykorzystujemy dużych zasobów ziemi, to raz. Dwa, nasze pojazdy są niskoemisyjne, tak jak mówiłem Wam wcześniej już, te wszystkie parametry, tak? My mamy napęd naszych pojazdów za pomocą energii elektrycznej, którą przede wszystkim będziemy pozyskiwać z energii wody, słońca, wiatru i spalania śmieci. Między innymi te 80 biur konstrukcyjnych, które są w naszej firmie, to wszystkie te działy, to jest to wszystko zintegrowane. To jest wszystko kompatybilne po to, żeby ta nasza technologia była przede wszystkim eko, bo nasz transport jest przede wszystkim ekologiczny, drodzy Państwo. No i teraz system wypadkowości, no przez to, że my jesteśmy na drugim poziomie, że nie mamy możliwości tych kolizji skrzyżowań pieszych tam i zarówno ludzi, jak i zwierząt, jak również to, drodzy Państwo, że wykorzystujemy ten drugi poziom, to my, i nie mając tych skrzyżowań typowych, takich jak na drogach zwykłych, to nasz transport został uznany za jeden z najbezpieczniejszych. I my możemy się tylko porównać do jednego tutaj odpowiednika, czyli mogę powiedzieć, i tak jak pan Junicki tam na jakimś jako festiwalu powtarzał, że metro ma podziemie, my mamy nadziemie. To jest tylko ten element, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to my mamy wspólny, że jesteśmy powiedzmy na jednym poziomie. Kilka takich informacji dla Państwa, żebyście wiedzieli, gdzie my mamy te nasze ośrodki testowe. To jest zdjęcie z 2019 roku. Nie mamy świeższych zdjęć, natomiast te najnowsze zdjęcia będą się różniły tym, że tu jeszcze jest jedna linia, a tu, drodzy Państwo, jeszcze jedna linia budowana. Bo jest tych linii tutaj 5, a teraz jest 7. 3 do testowania transportu towarowego i 4 do pasażerskiego. Jest to teren po byłym poligonie takim wozów opancerzonych i czołgów, które przekazał nam w roku 2015 ówczesny i obecny prezydent Białorusi, pan Aleksander Łukaszenka. Był to teren bardzo taki zryty, drodzy Państwo, zniszczony. Pół roku trwała rekultywacja tego terenu. Widzicie, że on w tej chwili jest płaskim terenem. I tam od 2015-16 roku budujemy nasze linie do testowania, certyfikacji naszej technologii. Tutaj ją odwiedzają inwestorzy z całego świata, delegacje rządowe, lokalne, studenci, jak również inwestorzy, którzy jeździli na te ekofestiwale. No, w tej chwili one są wstrzymane ze względu na pandemię. Myślę, że w przyszłym roku, jeżeli będzie taka sytuacja na świecie, jak jest teraz, nie będzie tego zagrożenia militarnego, które jest na wschodzie, no to mam nadzieję, że się spotkamy znowu razem w Marina Horce. Są tu również takie, drodzy Państwo, instytuty do testowania naszych kół. To są takie laboratoria, nie instytuty. I one tam, drodzy Państwo, widzicie tutaj takie są budynki i tam te laboratoria są po to, żeby te nasze elementy, które są wbudowane w te nasze pojazdy, były wytestowane wcześniej, zanim one trafią na rynki wszystkie. No ale to nas wiąże też między innymi certyfikacja tego wszystkiego.
To, co mówiłem wcześniej, mówiłem Państwu o tym taśmociągu, proszę zobaczcie, ja go widziałem na własne oczy. No i tu macie też filozofię naszą, tak, że tutaj transport sunowy na dole i rosną drzewa, krzewy, tam zboża. Marina Horce, między innymi taki park, gdzie są krzewy i drzewa owocowe. Między innymi są tam one zasadzone na cześć naszych inwestorzy, którzy do 2017 roku wpłacili tam odpowiednie kwoty i mają swoje imienne drzewka. Tu macie pojazd Univit, ten U4651, ten mały taki, co mówiłem Państwu, ja też miałem go okazję widzieć. No i tu chcę zwrócić Państwu uwagę, zobaczcie, tu macie kratownicę, widzicie? Na górnym poziomie mamy tego naszego uflasza O4362, na dole ten Unibus. Ja jechałem po tej konstrukcji, tym pojazdem właśnie między innymi w roku 2018. Nie, 19 albo 18. Natomiast tu macie przykład wykorzystania naszych tych tak zwanych przystanków, gdzie na dole będą wykorzystywane na usługi, jak jakieś tam sklepiki, natomiast u góry jest pierwszy poziom wejścia i wyjścia pasażerów, a u góry jest taki taras wypoczynkowy, gdzie też można sobie odpocząć, popatrzeć na okolice, etc. Marina Horse jest to zrobione tak, że tu na parterze jest Muzeum Techniki, czyli pracy pana Junickiego, jaką on przeszedł do deski kreślarskiej, czyli od dnia blisko 40 lat temu do dnia dzisiejszego. No i nasza drugie centrum, drodzy Państwo, tutaj, gdzie budujemy naszą technologię, gdzie testujemy, to jest ta tak zwana część, w którym będzie testowana nasza technologia dla tych krajów o wysokich temperaturach i tej strefie klimatycznej, bo Białoruś to jest kraj europejski, Stany Zjednoczone. Natomiast tutaj mam na myśli kraje arabskie, Indie, Tajlandię, Koreę, Brazylię, etc. W tej paśmie geograficznej. No i tutaj mamy też wybudowane trzy linie nasze do testowania zarówno transportu strunowego, pasażerskiego, jak i towarowego, między innymi do tych naszych tutaj kontenerowców. I ciekawostką jest to, drodzy Państwo, że tutaj jest wybudowany budynek w technologii drewnianej. W Polsce też taki budynek jest, tylko że w tej strefie klimatycznej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich taki materiał się nie buduje. My musieliśmy starać się długi czas, aby nam pozwolili, żebyśmy w tej konstrukcji drewnianej ten budynek postawili. On jest wybudowany, on w tej chwili znajdują się tam nasze biura, tam przyjmowane są delegacje, tam również są te sale do szkoleń. I drodzy Państwo, tutaj ten budynek odpowiada wszelkim tych parametrom, jeżeli chodzi o względy bezpieczeństwa itp. POŚ. I on przez to, że ma nasadzenia te rośliny, to praktycznie tak ten mikroklimat jest zrobiony, że oni tam nie używają tych systemów chłodzenia. A my tu żeśmy się znaleźli między innymi, bo to jest taki ośrodek, gdzie pod patronatem uniwersytetów amerykańskich będzie zorganizowany w tej strefie świata, czyli tu chodzi o kraje arabskie, taka druga krzemowa dolina. Tu będą najnowsze technologie, tu mają swoje właśnie wydziały, uniwersytety i tak dalej. I my jesteśmy tam obecni. No i tyle o tym transporcie strunowym, drodzy Państwo. I teraz robimy lekkie podsumowanie. Ten nasz transport USA innowacyjny nie ma odpowiednika drugiego na świecie. To nie jest żadna kolejka linowa, proszę Państwa, bo kolejka linowa już na samym początku różni się tym, że ona ma zasilanie zewnętrzne. U nas każdy pojazd ma własny silnik. Nadziemny od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy osobowe do 600 km, pojazdy towarowe nawet 120-150. Bezpieczny na drugim poziomie, ekonomiczny, łatwy w budowie, drodzy Państwo, tani w budowie, tani w utrzymaniu, eksploatacji, łatwo integralny, bo się możemy przystosować i do obiektów nowych, jak również implementować do już istniejących. I przyjazne środowisku, bo nie potrzebujemy dużo zasobów ziemi. Używamy energii elektrycznej do jego transportu, a korzystamy z energii, z odnawialnych źródeł energii, żeby napędzać nasze pojazdy. I tyle, i aż tyle na temat technologii, drodzy Państwo. Myślę, że dostaliście tutaj
dużą dawkę wiedzy, żeby już was tam mało kto w tym temacie może zagiąć. Jeżeli tak, to zapraszam na następne spotkanie w środę w przyszłym tygodniu, gdzie będę powtarzał to cyklicznie. To jest przede wszystkim dla was i dla nowych partnerów, ale teraz, drodzy państwo, my jesteśmy firmą Skyward Community, która pozyskuje środki nad wprowadzeniem technologii transportu strunowego na świecie. Do naszej firmy zapisujemy się oczywiście za darmo, nic tutaj nie ma jakichś tam nacisku, żeby się państwo coś tam płacili, natomiast żeby takim zostać pełnoprawnym partnerem w naszej firmie, to mamy możliwość zainwestowania w naszą technologię. I to wygląda w ten sposób tak. W tej chwili mamy etap 14, trzeci podetap. Drodzy państwo, wszystkich etapów jest 15, etap 15 to jest etapem finalnym, gdzie wychodzimy już na rynki zewnętrzne, gdzie mamy wybudowaną przynajmniej jedną trasę komercyjną, odebraną dywidendę. I drodzy państwo, my jesteśmy w etapie 14, trzecim podetapie. Ten etap szedł niespełna 3 tygodnie temu. Poprzedni etap i podetap trwał 17 miesięcy. Nie wiem, ile ten będzie trwał, ale jeżeli dojdziemy szczęśliwie, a dojdziemy do etapu 15, no to możecie się państwo spodziewać dużej zmiany w swoim życiu jako dzisiejsi partnerzy Skyward Community i transportu sunowego. W tej odsłonie i w tej konfiguracji, co państwo widzicie, nasz transport jest od 2014 i tak przechodził kilka tych elementów aż do roku 2022, gdzie mamy tak zwaną implementację, czyli już wprowadzenie naszego transportu na rynki zewnętrzne. Mamy kilka możliwości zarówno zainwestowania tutaj, drodzy państwo, za gotówkę i na raty. Dlaczego ja napisałem przelew raty? Bo musicie państwo wiedzieć, że żeby zakupić środki na pakiety, no to musicie zrobić przelew i jeden będzie przelew taki, że tam wystarczy powiedzmy kilkadziesiąt dolarów, a drugi będzie potrzeba kilkaset, nawet tysięcy dolarów, żeby zakupić to. I mamy takie możliwości właśnie przelewów, przelew raty. Tłumaczę, o co to chodzi. Że raty to jest taki element, że tutaj macie państwo kilka takich pakietów, które możecie sobie na raty, drodzy państwo, zakupić. Te raty są z reguły na 5 miesięcy, bezprocentowe, które dają możliwość inwestowania. I tak, jeżeli weźmiemy taki pakiet Innotrans, on jest za takich dynamicznych inwestorów, on kosztuje 3000 dolarów, ale z każdym zakupem, jeżeli dokupujemy swoje udziały, to wzrasta tak zwane dyskonto. Dyskonto to jest ten element, drodzy państwo. Dyskonto to jest ilość procentów na dolara. Dlaczego to jest takie ważne? Bo to jest bardzo prosty przelicznik. My mamy w memorandum firmy zapisane, że jeżeli już wyjdziemy na te rynki zewnętrzne, wejdziemy na giełdę, to wartość naszych tych udziałów będzie minimum 1 dolar. I teraz sobie weźcie państwo, no 31 tysięcy udziałów będzie się równało to. Tak? To będzie się równało to. W przyszłości oczywiście. Natomiast my mamy możliwość właśnie teraz zainwestowania w tą naszą technologię na poziomie kilkudziesięciu czy kilkunastu tam centów, gdzie w przyszłości możemy otrzymać bardzo dużą stopę zwrotu. I takie możliwości mamy zarówno na raty, jak i za gotówkę. I zobaczcie państwo, tutaj mamy raty, raty, raty. To jest taki pakiet maluszek i student, to jest dla naszych dzieci milusińskich. Maluszek różni się tym jeszcze od studenta, na przykład, drodzy państwo, że tutaj możemy sobie zakupić pakiet taki na rodzica albo dziadka, albo opiekuna. Dołączamy do niego metrykę urodzenia i te udziały z automatu, oczywiście po spełnieniu wszystkich tych warunków związanych z dokumentami, jeżeli uzyska nasza pociecha pełnoletność, przejdzie na jego własność. Tu mamy to, czego życzę państwu najmocniej, czyli takich zakupów albo takich inwestorów w swoich grupach, o których powiem za chwilę. Ponieważ pakiet premium to jest za 150 tysięcy dolarów, drodzy państwo, za gotówkę. Tu już
Mamy pakiety, które są naprawdę wysoko. One mają bardzo dużo udziału, ale to się płaci żywo, gotowo. Czyli przykładowo 150 tysięcy, możecie Państwo taki pakiet za 7,5 miliona udziałów nabyć. I te najbardziej popularne pakiety, tu mamy również takie pakiety wysokie, bo widzicie nawet do 50 za 50 tysięcy dolarów, to jest 5 takich rat, 5 tysięcy dolarów miesięcznie, udziałów 2 miliony 150, dyskonto 43, bardzo przyzwoite. No i takie popularne od 250, drodzy Państwo, do 2000 dolarów. To są wszystko pakiety na raty. Jeżeli tam zrobicie podwójną płatność, to możecie jeszcze tam uzyskać kilka tysięcy albo kilkaset tych udziałów więcej. O tym szeroko mówi Mariusz Duszpański na swoich webinarach dotyczących duplikacji, na które też zapraszam serdecznie we wtorki. No i teraz mamy następny element, drodzy Państwo. Mamy taki pakiet na koncie bonusowym. Drodzy Państwo, my pozyskujemy partnerów zarówno. Sami jesteśmy partnerami, jak również możemy pozyskać partnerów z gotówką. Jak mówiłem wcześniej, że rejestrujemy się do firmy za darmo, natomiast jeżeli my się zarejestrujemy do firmy i pozyskamy inwestora do firmy z naszego tak zwanego linka polecającego, to my dostaniemy tak zwaną prowizję. Ona jest 15% w pierwszej linii. Czyli jak ktoś tam, powiedzmy, pozyskał partnera za 10 tysięcy dolarów, no to jego prowizja wyniesie 1500 dolarów. Albo wyżej, albo niżej, w zależności jaka ta konfiguracja będzie. I te środki, które my dostaniemy z tej prowizji, one wchodzą na tak zwane konto bonusowe, gdzie pani ma 250, 400, 1000, 1800. I z tego konta możemy dokonać, drodzy Państwo, sobie zakupu albo jednorazowego, albo, drodzy Państwo, gotówka, no bo jeżeli będziemy mieli te środki, to możemy sobie kupić pakiet od razu, w całości. Bo my pracujemy w marketingu, drodzy Państwo, a w marketingu mamy albo czas i pieniądze, albo jedno i drugie. Więc jeżeli mamy pieniądze, to kupujemy, jesteśmy inwestorami, możemy mieć pieniądze, ale również pozyskiwać. Natomiast jeżeli nie mamy tego, a mamy dużo czasu, to szukamy inwestorów. I poprzez tą naszą pracę, którym jest czasem, którą wkładamy, uzyskujemy z niej tam prowizję i dzielimy się tym dalej, drodzy Państwo. Dla siebie kupujemy pakiety albo te pieniądze wykorzystujemy dla siebie. I konto akcyjne, jeżeli my nie chcemy kupować tam za duże pieniądze, tylko za gotówkę, możemy to zrobić nawet od 50 dolarów do 150 tysięcy. To jest też konto, gdybyście Państwo mieli na przykład jakąś tam przykrą sytuację życiową, że macie pakiet na ratę, a coś się tam wydarzy, nie możecie płacić, to te pieniądze po 2 miesiącach wlatują na takie konto i z niego możecie również dokonać inwestycji. Jest to ważne, bo w momencie, kiedy wejdziemy już w projekty komercyjne, to mając te 20%, które ma firma, my możemy również inwestować w te projekty komercyjne. I to jest bardzo ważne, bo ci, którzy się dowiedzą później, będą chcieli wejść, to mogą już takiej możliwości nie mieć. Wiadomości, pytania. To jest jakieś pytanie od pani Kaszowskiej Marty. Ja zaraz o tym powiem. Dwa zdania krótkie. Dzisiaj mamy tylko dwie informacje. Druga wycieczka dla zwycięzców drugiego etapu wyzwania SVC Champions Challenge na Dominikanę przebiegła pomyślnie. O co chodzi? Widzicie tutaj tego pana. To jest bardzo ważna postać w naszej firmie, bo to jest pan Aleksiej Suchodoj, przedstawicielem zarządu firmy. On również prowadzi bardzo duże, drodzy Państwo, grupy i struktury tutaj, zarówno u siebie w Rosji, jak i tam w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na całym świecie, ale on jest też przede wszystkim współtwórcą tej platformy adaptacyjno-szkoleniowej. To jest taki produkt, gdzie my szkolimy naszych przyszłych inwestorów, jak pozyskiwać inwestorów do firmy, jak również ona dotyczy rozwoju osobistego. No i oni w tej chwili, ci uczestnicy tego drugiego etapu, to jest oczywiście za dobre wyniki sprzedażowe, pojechali na Dominikanę i ten wyjazd się różnił tym od pozostałych, że oni mieli teraz bardzo napięty program, oni tydzień czasu byli na tej Dominikanie, wypoczywali oczywiście, bawili się tam świetnie, ale mieli też występy w 8 programach, drodzy Państwo, telewizyjnych i 5 radiowych.
To jest naprawdę ewenement, bo no, my jeszcze nie mamy takiego dostępu do tych środków masowego przekazu. Natomiast to się zadziało w Ameryce Łacińskiej i gratuluję tutaj bardzo panu Suchodojewowi i całej grupy. A całą grupę na Dominikanie prowadzi nasz ambasador, pani Dominika Olga. Na Dominikanie Olga Weronika Szewskowska. To jest ta pani tutaj, co widzicie. I ona też w ciągu 2 lat, drodzy Państwo, od momentu, kiedy weszła do firmy, zbudowała tam ogromną strukturę w tych krajach Ameryki Łacińskiej. I ona ma duże kontakty zarówno na takim poziomie zawodowym, jak i ma kontakty rządowe, jak również jest tam przedstawicielem ONZ-u. Także bardzo, bardzo gratulujemy naszym partnerom z Dominikany, bo oni budują nasz biznes. No, widzicie tutaj zdjęcia, występy tutaj w telewizji, tutaj kolejne. Oczywiście zdjęcia pamiątkowe, no. Tygodniowy wyjazd na Dominikanę. Jest to naprawdę już całkiem sympatyczna nagroda i wycieczka. Gratuluję wszystkim. A tutaj mamy następny. Widzicie Państwo Szardże. I tutaj naszego przedstawiciela w Szardży, który oprowadza młodych naukowców i studentów z Instytutu Technologii Vidyalankar z Indii. I ten Vidyalankar Institute of International Education z Bombaju z Indii odwiedził, drodzy Państwo, nasze centrum innowacyjne w Szardzie. Tu macie ich na pokazie naszego miasta linearnego, tego całego zamysłu. Ten projekt też odwiedzało bardzo dużo, tą makietę tego miasta linearnego odwiedziło dużo delegacji podczas Expo, które się skończyło w marcu tego roku. No oczywiście młodzi byli bardzo zadowoleni z tego, drodzy Państwo, wyjazdu, poznali tą technologię, zadawali dużo pytań. No jest to nasza przyszłość, no bo, drodzy Państwo, wszyscy studenci, naukowcy, którzy się interesują tymi nowymi technologiami, w przyszłości będą ją wprowadzali w życie, jak również ją rozwijali. No i między innymi podsumowaniem tego artykułu jest również to, że niedawno odwiedzili tam nasze centrum innowacyjne też studenci z Tunisu, czyli Tunezji. I studenci z Akademii Sztuk Pięknych i Projektowania Uniwersytetu w Szardży. Drodzy Państwo, tyle o wiadomościach. Jeżeli macie pytania, to ja służę. Widzę, jest jedno pytanie od pani Kaszowskiej Marto. Mój znajomy zapytał mnie, dlaczego Skyway, nie Skyway, tylko z transportu nowy, w tej chwili znajdę. Jest taki tani, skoro jest elektryczny. Powiem szczerze, nie umiem dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Czy ta energia jest ze słońca? Proszę o pomoc. Dokładnie. Ja to mówiłem przed chwilą, pani Marto. Może pani mi dać informację na czacie, czy pani jeszcze jest? Niech pani tam wyśle jakąś rączkę, buźkę, tam wie pani, o co chodzi. Bardzo proszę, bo za chwilę mi wyłączam transmisję, więc. Pani Marto, poproszę o feedback. Ale ja odpowiem na to pytanie. Drodzy Państwo, energia przede wszystkim z odnawialnych źródeł energii, tak? Czyli pozyskiwana ze słońca, wody, wiatru, jak również mamy ten dział, który będzie służył do spalania śmieci, która będzie przetwarzana na energię elektryczną. Oczywiście, że ze słońca i tak dalej. No więc z energii OZE, pani Marto, jeszcze odnawialne źródło energii. Czyli ma pani te panele fotowoltaiczne, te wiatraki, energię wodną, no wszystko to jest związane i nie służy tego spalania ropy czy tam węgla, tak? I to jest między innymi element naszej współpracy, bo to jest przede wszystkim energia, nasz transport jest ekologiczny i proekologiczny. Czy jeszcze macie Państwo pytania? Proszę pytać, jeszcze mam dosłownie minutę, bo zaraz nas wyłączą. Jeżeli nie, to dziękuję. Zapraszam w środę, a we wtorek, w środę na 19, czyli to będzie, drodzy Państwo, 16. Natomiast 15 będzie miał Mariusz Duszmański dotyczący duplikacji. Dziękuję za uwagę.
Życzę wszystkiego dobrego. Jutro fajnego, spokojnego święta i do usłyszenia w przyszłą środę.